zagrożenie mongolskie. Mongołowie, których nazywaliśmy w Polsce Tatarami, był to lud, który pierwotnie zamieszkiwał obszar Mongolii, Mandżurii oraz południowo-wschodniej Syberii. Oczywiście prowadzili koczowniczy tryb życia i żyli w takich niewielkich grupach plemiennych. Podstawą tej organizacji społecznej stanowiły rody patriarchalne, łączące te plemiona. Ich głównymi zajęciami oczywiście było pasterstwo i wyznawali stepowy szamanizm. Z nimi, z Mongołami, spokrewnieni byli na przykład Merkici czy też Kereici. To właśnie tereny Kirgizów, Najmanów, Mongołów i innych plemion, które zajmowali, stały się kolebką państwa mongolskiego. Tym, który zapoczątkował wszystko, był Temudżyn, który w 1206 roku zjednoczył te plemiona mongolskie, przybrał tytuł Wielkiego Hana, czyli Czyngis Hana. I ta decyzja, że stał się Wielkim Hanem, była decyzją Kurultaju, czyli zgromadzenia wodzów wszystkich plemion mongolskich. I gdy udało mu się zjednoczyć te wszystkie plemiona mongolskie, rozpoczął proces podbojów okolicznych terenów. Pomiędzy 1209 a 1211 rokiem Mongołowie pokonali turecki lud Ujgurów oraz tybetańską armię plemienia Tangutów. Oczywiście wówczas Czyngis Han mógł przyłączyć do swojego państwa, czy też już imperium, wszystkie te ludy, które sąsiadowały z jego państwem i były to ludy osiadłe, które znały pismo, posiadały też instytucje władzy państwowej i co bardzo ważne, Czyngis Han, który mocno niejako wpływał, eliminując często te ludy, które podbijał, jednak potrafił niektóre te elementy, na przykład ludzi wykształconych, czy też takie instytucje państwowe, włączać do swojego państwa, oczywiście zwiększając jego potęgę. W 1215 roku Mongołowie zdobyli stolicę Dżurdżenów, czyli Pekin. Dżurdżenami rządziła dynastia Jin. Ostateczny upadek dynastii Jin nastąpił w 1234 roku, kiedy to już Czyngis Han już nie żył. Więc doszło do ataku na Chiny, czego efektem było zdobycie Pekinu, wówczas z Hongu. Od 1219 do 1223 roku odbywał się podbój Chorezmu, czyli terenów, które dzisiaj są zajmowane przez Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Pakistan, Afganistan, Iran i część Kazachstanu. Tutaj tymi głównymi ośrodkami, które zostały zdobyte, była Buchara, Samarkanda, Uregencz. Po podboju Chorezmu nastąpiło podzielenie imperium na cztery ułusy, które Czyngis Han oddał we władanie swoim synom. A na Wielkiego Hana wyznaczył swojego średniego syna Ugedeja. Pozostali mieli oczywiście mieć władzę w swoich ułusach, ale mieli pomagać temu Wielkiemu Hanowi w umacnianiu swojego imperium. Głównie na dalsze dzieje wpłynął ułus zachodni, który nazywany był Złotą Ordą. Jego władcą był najstarszy z synów Czyngis Hana, Dżoci, a po nim władzę przejął Batu Han. W 1279 roku nastąpiła ostatnia wyprawa na Chiny. Zginął wówczas ostatni z potomków dynastii Song i całe terytorium Chin zostało przejęte przez wnuka Czyngis Hana, Kubilaja, który oczywiście posiadał już tytuł cesarza. To on zapoczątkował panowanie dynastii Yuan. Rozpoczął się też proces sinizacji, a zwierzchność Mongołów uznała również Korea, ale nie uznała jej Japonia. W 1274 i w 1281 roku doszło właśnie do prób inwazji mongolskich na Japonię, które obie zakończyły się klęską. Natomiast jeśli chodzi o ekspansję na Bliski Wschód, to tutaj tą ekspansję wznowił wnuk Czyngis Hana, Hulagu, który zajął kalifat bagdacki, pokonał wojska koczowników w bitwie pod Ain Jalnut w Palestynie. Przyłączył Iran, Irak i wschodnią Anatolię. W
W ciągu 20 lat swojej władzy Chinggis Khan stworzył państwo, którego obszar był od północnych Chin po Kaukaz i Morze Kaspijskie. Trzeba pamiętać, że tak jak wspomniałem, Mongołowie przejmowali od podbitych ludów tą wiedzę, która na przykład dotyczyła walki. I od Chińczyków przejęli na przykład umiejętność budowy machin oblężniczych, czy też produkcję prochu strzelniczego. Kolejnym etapem, który warto omówić, jest podbój Rusi. Ponieważ od 1054 roku państwo kijowskie było rozbite na dzielnice, co mocno ułatwiło podbój tych terenów przez Mongołów. W 1223 roku Tatarowie zwyciężyli w bitwie nad Kałką i obszar nad Morzem Czarnym został przejęty przez Mongołów. Od 1236 roku podbój Rusi prowadził Batu Han, czyli wnuk Temudżina, Chinggis Khana. Stopniowo zdobywał kolejne księstwa ruskie, a w 1240 roku Mongołowie zdobyli oraz spalili Kijów. Następnie były najazdy na Polskę i Węgry. 1240-1241. Tutaj tym pierwszym celem były Węgry i armia Tatarów pokonała wojska węgierskie dowodzone przez króla Beli IV, spustoszyła Siedmiogród, dotarła aż do Dunaju i wybrzeży Adriatyku. Jednak nie doszło do takiego całkowitego podporządkowania sobie Węgier, ponieważ Batu Han po kilku miesiącach walk wycofał się i wrócił na Ruś. W tym czasie część wojsk tatarskich najechała południowe ziemie Polski, najprawdopodobniej w celu odciągnięcia nas od wsparcia działań Węgier, tak żebyśmy mieli niejako swój problem na głowie i nie byli w stanie militarnie pomagać Węgrom. Zostaliśmy rozbici w bitwie pod Chmielnikiem i Turskiem w 1240 roku. Kraków oraz Sandomierz zostały spalone. Później doszło do bitwy pod Legnicą 9 kwietnia 1241 roku, kiedy to zginął książę śląski Henryk Pobożny, a nasze wojska zostały po prostu rozbite. Musimy pamiętać, że zostaliśmy jeszcze dwukrotnie zaatakowani przez Tatarów w 1259 i w 1287 roku. Oba te ataki były dla nas bardzo tragiczne. Duża część ludności została albo zabita, albo też wzięta w niewolę tatarską, czyli w Jarsyr. Ale szczęśliwie dla nas, nasze państwo nigdy nie zostało uzależnione od Mongołów. Byliśmy, można powiedzieć tak, poza ich głównymi szlakami uderzeń. W 1259 roku doszło do takiego początku rozpadu państwa Chinggis Khana. Na początku usamodzielnił się Wielki Hanat, czyli Mongolia, Chiny, Tybet, później Złota Orda, czyli Hanat Kipczacki, Hanat Turkiestański i Hanat Perski. Później ten proces rozpadu pogłębiał się, aż to imperium, to państwo w żaden sposób nie mogło być określane jako państwo, jedno państwo. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.